Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj na przykładzie pana Karola Fiałkowskiego porozmawiamy sobie o tym, jak nihiliści sami sobie zaprzeczają. Zapraszam. Wysłuchamy teraz fragmentu rozmowy pana Karola Fiałkowskiego z Szymonem Pękalą z kanału Szymon Mówi. W tym zakresie. I jedną z rzeczy, na którą chciałbym zwrócić uwagę, z czego myślę, że ludzie masowo nie zdają sobie sprawy, jest to, że to fundamentalne uroszczenie, że ktoś z ludzi ma dostęp do obiektywnej rzeczywistości, że to uroszczenie jest bezpodstawne. I jakby to wydaje mi się na tyle ważne, że chciałbym o tym mówić. Jak słyszeliśmy, pan Fiałkowski zadeklarował właśnie autorytatywnie w zasadzie, że roszczenie człowieka do tego, że posiada on dostęp do obiektywnej rzeczywistości, jest zawsze bezpodstawne. Być może nie dostrzegamy od razu, że to zdanie jest sprzeczne z samym sobą. Jest to dla mnie dosyć szokujące, że ludzie potrafią wypowiadać takie zdania bez zająknięcia się. I być może nie jest dla wszystkich widzów od razu czytelne, dlaczego jest to sprzeczne samo w sobie. To zdanie jest sprzeczne same w sobie. Postaram się to wyjaśnić, co w nim jest takiego sprzecznego. Otóż człowiek, który wypowiada słowa roszczenie człowieka do tego, że zna on obiektywną prawdę, jest bezpodstawne. Taki człowiek wypowiada obiektywną prawdę. Taki człowiek rości sobie prawo do znania obiektywnej prawdy, która brzmi: człowiek nie ma prawa rościć sobie, czy tak, człowiek nie ma możliwości, nie ma prawa rościć sobie prawa do poznania obiektywnej prawdy. Rozumiemy to? Człowiek, który wypowiada takie zdanie, wypowiada przecież właśnie obiektywną prawdę według siebie. On uważa, że obiektywną prawdą jest to, że żaden człowiek nie ma możliwości dotarcia do obiektywnej prawdy. A więc sam rości sobie prawo do tego, do czego nikomu nie daje prawa. Czy, nie wiem, czy jest to czytelne. Staram się to przedstawić w tak prosty sposób, jak to jest tylko możliwe. Pan Fiałkowski właśnie stwierdził, że nikt, że żaden człowiek nie może twierdzić, że dotarł do obiektywnej prawdy. Ale wypowiadając te słowa, nikt nie może dotrzeć do obiektywnej prawdy, właśnie sformułował przecież obiektywną prawdę. Właśnie powiedział coś, co on uważa za obiektywną prawdę. A więc właśnie zaprzeczył temu twierdzeniu, które właśnie sformułował. Naprawdę nie wiem, jak człowiek może takie zdania wypowiadać. Nie wiem, jak człowiek może to twierdzić, właśnie uważać to za motto swojego życia i hasło, pod którym będzie walczył i za które jest gotów umierać. Nie wiem, czy pan Fiałkowski jest gotów za to hasło umrzeć, natomiast bez wątpienia właśnie jest to takie motto jego działania. Jest to dla mnie dosyć szokujące. Jeśli moje wyjaśnienie nie jest wystarczające, to bardzo proszę o informację w komentarzach. To postaram się to jakoś lepiej wyjaśnić. Proszę o informację, co konkretnie nie jest czytelne. Posłuchamy sobie jeszcze jednego fragmentu z tej rozmowy. Podejmować za kogoś decyzję, ponieważ on zna obiektywną rzeczywistość. I to jest to, o czym to jest fundamentalnie groźne założenie. Ja to tak widzę. Jedynym uzasadnieniem, żeby zdjąć to zadanie z tego człowieka pojedynczego i nałożyć je jakiejś władzy państwowej, kościelnej, jakiekolwiek, byłoby to, że ta władza kościelna, państwowa, jakakolwiek lepiej wie i dlatego ma prawo podejmować decyzję za człowieka. Mnie się wydaje, że to, że ona lepiej wie, jest fikcją i dlatego nie chciałbym zabierać decyzji temu pojedynczemu człowiekowi przy całych jego słabościach, ponieważ wszyscy ludzie, którzy ewentualnie by za niego mieli podjąć tę decyzję, też tym słabościom podlegają, a na dodatek nie są tak zainteresowani w szczęściu tego człowieka, jak on sam. Dlatego, że wydaje mi się, że motywacja do zaufania naukowcom w sprawie maseczek oparta jest generalnie na jakimś godnym zaufania procesie, natomiast motywacja
To nie mówię, że ona jest zła, tylko zwracam uwagę na jej genezę. Natomiast motywacja do zaufania Kościołowi, że Kościół przekazuje pewne obiektywne prawdy, opiera się wyłącznie na roszczeniu autorytetu przez Kościół. Dla mnie to są różne rzeczy. I skoro tak, to być może, gdyby tych ludzi, bo jeśli w sprawie społeczeństwa i maseczek, to jakby społeczeństwo ma dostęp do tej ścieżki, przynajmniej teoretycznie, co do zasady, ma dostęp do tej ścieżki, że jeżeli chce się dowiedzieć dlaczego, to ma jakiś sposób dojścia do tego, dlaczego naukowcy przedstawiają taką, a nie inną propozycję. Natomiast mam takie wrażenie, że ludzie, którzy akceptują nie Kościoła do autorytetu, w dużej mierze, bardzo często nie robią tego dlatego, że oni prześledzili, dlaczego Kościół zasługuje na autorytet. Tylko, że brakuje im informacji, że Kościół nie zasługuje na autorytet i Kościół aktywnie zmusza ich, żeby nie poszukiwali takich informacji. I dla mnie to są różne sytuacje. Pozwoliłem sobie pokazać tutaj te fragmenty nie po kolei, to zresztą widać było na samym nagraniu, ale chciałbym gwoli ścisłości o tym również powiedzieć. Co mamy tutaj w tej wypowiedzi pana Fiałkowskiego? Otóż najpierw twierdzi on, że niebezpiecznym w ogóle jest zdejmować z człowieka, pojedynczego człowieka, jakby odpowiedzialność czy decyzyjność i przekazywać tą decyzyjność komuś innemu, bo on lepiej wie, bo on ma dostęp do obiektywnej rzeczywistości. Tak w zasadzie bardzo kategorycznie wypowiada się pan Fiałkowski. No i można by tutaj zrobić zarzut, no ale jak to? Przecież właśnie na przykład, dlaczego więc ktokolwiek stawia jakieś ograniczenia prędkości? Czy ten ktoś, kto stawia te ograniczenia prędkości, to on lepiej wie, że tutaj trzeba jechać 40 niż sam ten człowiek? No my moglibyśmy powiedzieć, różnie może być, ale co do zasady na tym to się opiera, tak? Że tutaj ktoś, kto stawia jakieś ograniczenia, no to powinien zbadać wcześniej tą sprawę, czy to w praktyce działa, czy nie. Różnie jest, jak dobrze wiemy. No i tutaj niejako na ten nasz zarzut pan Fiałkowski odpowiada, odnosząc się najwyraźniej do maseczek, że tutaj ludzie mogą prześledzić tok myślenia naukowców, którzy zalecają takie, a nie inne regulacje i to jest dobrze. A w przypadku Kościoła, który mówi ludziom, co jest dobre, a co jest złe, to w ogóle nie można prześledzić, dlaczego tak jest. I Kościół zabrania aktywnie prześledzić, dlaczego tak jest. I jedyną motywacją jest to, że Kościół mówi, że tak jest, bo my mamy dostęp do prawdy. Ja, szczerze mówiąc, zastanawiam się, jak można coś takiego twierdzić. Czy naprawdę można stworzyć sobie w swojej wyobraźni tak patologiczny obraz Kościoła? Bo to nawet nie chodzi o jakieś poznanie rzeczywistości, tylko właśnie o obraz, który gdzieś tam powstał w wyobraźni. W jaki sposób Kościół aktywnie powstrzymuje ludzi przed sprawdzeniem swojej wiarygodności? Wręcz przeciwnie, ja chociażby dzieci na katechezie dokładnie tego uczę. Pokazuję im, co Pan Jezus nauczał i dlaczego należy Pana Jezusa słuchać, dlaczego Jego nauka jest wiarygodna, dlaczego Kościół jest wiarygodny i tak dalej, i tak dalej. To są konkretne, zupełnie naukowe, racjonalne przesłanki, których używamy, aby ocenić racjonalność naszej wiary. A więc człowiek jak najbardziej nie tylko może, ale i powinien, katolik jak najbardziej powinien się zastanawiać, raz, poznawać naukę Pana Jezusa, dwa, zastanawiać się, dlaczego jest racjonalnym ją przyjąć. I taki człowiek, który właśnie chociażby bierze do ręki katechizm, czy ogląda nasz kanał na YouTubie, dowiaduje się, że raz, nauka Pana Jezusa jest niezwykłej doniosłości, dwa, że Jego życie zostało zapowiedziane przez proroków wiele wieków wcześniej, trzy, że Pan Jezus dokonywał cudów, łącznie ze swoim zmartwychwstaniem i w ten sposób potwierdził również swoją naukę. Skąd wiemy o tym, że Pan Jezus dokonywał cudów? Ano stąd, że mamy apostołów, którzy nam tą naukę przekazali i którzy za swoją naukę, jako prości, nieuczeni ludzie, którzy nie mieli żadnych korzyści z tego, że taką właśnie naukę głosili, zostali za to głoszenie zabici i nie byli
nie cofnęli się przed śmiercią, byli gotowi oddać swoje życie za swoje świadectwo. I proszę tego nie mieszać z jakąś świętą wojną w islamie, gdzie islamiści idą na wojnę po to, żeby rozszerzać swoją wiarę. Tam jest jak najbardziej również motywacja ziemska, to znaczy człowiek idzie na wojnę, bo liczy na łupy. Tutaj apostołowie idą, nauczają i nie cofną się nawet przed śmiercią po to, aby świadectwo dać, aby mówić, aby nauczać, aby przekazywać naukę Pana Jezusa. Jest to, są oni dla nas świadkami, są wiarygodnymi świadkami, bo ani żadnej ziemskiej korzyści z tego nie mieli, ani nie widać, jakoby mieli zostać przez kogoś oszukani, bowiem nauka, którą przekazywali, naprawdę jest doskonała. I znowu, jeśli ktoś chce to sprawdzić, to zachęcam do oglądania chociażby naszej playlisty tutaj na kanale Obrona Wiary. Tym się właśnie tutaj zajmujemy. To jest prosty przekaz historyczny. Tak? Skąd wiemy, że miała miejsce bitwa pod Grunwaldem? Stąd, że byli ludzie, którzy nam przekazali takie informacje. Skąd wiemy, czego nauczał Pan Jezus? Stąd, że są ludzie, którzy przekazali nam takie informacje. I co więcej, tu nie mamy tylko historyków, którzy piszą sobie jakieś tam księgi, bo ktoś im zlecił, władca im zlecił coś takiego albo coś takiego napisać. Tylko mamy tutaj do czynienia ze świadkami, naocznymi świadkami, którzy zapisywali, co się stało, którzy szli w cały świat, rozprzestrzeniali naukę doskonałą, naukę, która przerastała wszystko, co było do tej pory, a byli to prości ludzie. Szli na cały świat i byli gotowi życie swoje oddać w imię tego świadectwa. Świadectwa, że Pan Jezus żył, nauczał to i to, zmartwychwstał, cuda czynił. I oczywiście sami apostołowie również czynili cuda, co widzieli kolejni uczniowie, którzy również byli gotowi życie swoje oddać, właśnie iść na śmierć męczeńską za to świadectwo tego, co oni sami widzieli, tego życia apostołów i tego, co usłyszeli od apostołów. Czy można sobie wyobrazić bardziej wiarygodnych świadków niż takich, którzy idą, nauczają rzeczy doskonałych, cuda sami czynią, o cudach świadczą i życie swoje gotowi są oddać za to, czego nauczają. To są proste, racjonalne przesłanki, oczywiście, żeby to rzeczy dokładnie zbadać. Oczywiście człowiek musi takie rzeczy dokładnie badać i tym się właśnie zajmuje apologetyka. Jeszcze raz odsyłam do całej playlisty. Już jest tam 27 materiałów, chyba także można trochę czasu w ten sposób poświęcić i myślę, że znaleźć sporo cennych informacji. I o ile bez wątpienia można się kłócić, i na tym polegają dyskusje apologetyczne, na ile tutaj to jest wiarygodne, na ile tamto, dlaczego ten punkt nauki jest doskonały, a tutaj to punkt widzenia przeciwny nie jest doskonały, to są rzeczy, którymi właśnie apologetyka się zajmuje. I to jest normalne, tak wygląda normalna dyskusja. Natomiast twierdzenie, że Kościół nie ma żadnych racjonalnych przesłanek, żeby nauczać to, co naucza, że Kościół, no w ogóle, tak pan Fiałkowski najpierw twierdzi, że w ogóle nikt obiektywnej prawdy nie posiada, a więc ci naukowcy od maseczek, których wymienia, również nie mogą, nie mają prawa rościć sobie poznania obiektywnej prawdy, ale to zostawiamy na boku. Twierdzenie kolejne również znowu jest przerażające intelektualnie. Kościół nie ma żadnych intelektualnych przesłanek, żeby nauczać w ten i w ten sposób. Wierni nie mają żadnych, według pana Fiałkowskiego, intelektualnych przesłanek, żeby wiarę przyjmować, żeby tą relację przyjmować. Wszystko opiera się tylko na autorytecie. Kościół przychodzi, uderza ręką w stół i mówi: tak jest i tak musi być. Czy naprawdę możemy sobie coś takiego wyobrazić? Czy naprawdę taki stan rzeczy, nawet w ogóle nie badając rzeczywistości, nie zastanawiając się nad tym, można przyjąć, można stworzyć w swojej głowie? Moim zdaniem jest to szalenie trudne i dziwi mnie to, że człowiek jednak szanowany gdzieś tam w przestrzeni internetowej jako właśnie intelektualista, jako człowiek, który potrafi pięknie dyskutować i przedstawia racjonalne argumenty, takie rzeczy opowiada. Ja oczywiście ze swojej strony jak najbardziej jestem ciekaw, jeśli pan Fiałkowski zechciałby odpowiedzieć na moje zarzuty, to ja również wyrażam gotowość do dalszej dyskusji na ten temat. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.